Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie, drogi widzu, witam cię w kolejnym vlogu na tym kanale. Na co dzień słyszycie tu Krzysia. Cześć, siemanko, witajcie, witam was w kolejnym vlogu. No, większościowo Krzysiu więcej tutaj vlogów nagrywa, ja raz na jakiś czas, najczęściej są to żniwa. Teraz akurat, jak pewnie po garażach z tyłu dobrze poznajecie, jestem na Solcu, także postanowiłem nagrać wam takiego malutkiego, krótkiego vloga z rąsi, gdzie nie pamiętam, kiedy już taki vlog był. Za dawien dawnych czasów, jak żeśmy sobie jeszcze nagrywali, to właśnie vlogi z rąsi to była podstawa, można tak śmiało powiedzieć. Teraz to zazwyczaj już jak jest jakaś robota na polu, to na szybkości kamera na głowę i ogień na tłoki, jak to się mówi. Było kilka takich rzeczy, które chciałem wam powiedzieć, pokazać. Też mówię, przy okazji nagramy sobie jakiegoś tam vlogasa na Solcu. Może roboty w polu nie będzie, bo dzisiaj piękna pogoda ogółem całe te na dworku i są święta. Mamy dzisiaj lany poniedziałek, więc ja zjechałem sobie na święta i mówię, jak dzisiaj tego filmu nie nagram dla was, to też prawdopodobnie na następne dni nie będę miał kiedy tego właśnie nagrać. A jest o czym pogadać, bo jest nowy nabytek, o którym ja już wiem od ponad pół roku. Gdzieś tam wam o nim wspominałem, ale wy sami nadal jeszcze nie wiecie, co to w ogóle jest. Ale na sam początek powiem wam tylko tyle, że była to maszyna dość potrzebna w naszym gospodarstwie, tak żeby żniwa już w ogóle mogły przebiec ze spokojem. Może i gospodarstwo małe, ale jak jest już swój kombajn, to już jest taki plus, że nie trzeba czekać, że ci kurde nie przyjedzie kombajnista, że dysz przyjdzie, że nie... Kombajn już jest, ale o nowym nabytku może za chwilę. Zdążyłem sobie odwiedzić Krzysia, co mnie bardzo cieszy, bo ogólnie z kim chciałem się spotkać i kogo odwiedzić, to mi się udało to zrobić. Mimo że przyjechaliśmy sobie w piątek przed świętami, jutro już wtorek, więc prawdopodobnie wracamy, także vloga mam nadzieję, że zobaczycie jak najprędzej. To gdzieś tam cieszę się właśnie, że z Krzysiem udało się spotkać i przy okazji też gdzieś coś tam już od Krzysia sobie odebrałem, tak żeby tą wiosnę już pięknie sobie można było zakończyć. No co my tutaj możemy mieć? Mamy nasiona wronkowski, już ostatnie, że tak powiem, ary zostały do dosiania i jeszcze na sam koniec przetestujemy sobie taką fajną mieszankę zbożową alfa, gdzie mamy aż dwa rodzaje owsa, refleks i poker, do tego jęczmień jary i pszenica zwyczajna. I powiem wam, naprawdę bardzo fajna mieszanka, pierwszy rok będziemy to testować, Krzysiu też będzie to testował, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ogólnie myślałem, że jak zjadę sobie wcześniej na święta, to jeszcze coś w polu zdążę porobić, ale że jarego zboża była 1/5 na wszystkie zboża, które są w gospodarstwie, czyli te 2 hektary gdzieś mniej więcej, to tata już zdążył to obsiać, bo pogoda w miarę była, więc niestety na nic się nie wyrobiliśmy, jest tylko do zasiania ten dołek, na którym niestety nadal stoi woda. No, co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj paczuchę od Basfa, którego bardzo serdecznie również pozdrawiam. Jak dobrze oglądaliście, na jesień możecie kojarzyć, że był wykonywany właśnie zabieg na chwasty i był dodawany ponton, który właśnie miał nam pozbyć się tej nieszczęsnej miotły, która już od kilku lat, no, psuje nam ten piękny efekt, tą wisienkę na torcie, czyli żniwa. Miejmy nadzieję, że to się w tym roku uda. Póki co naprawdę wygląda to pięknie. Już na wiosnę, jeżeli ta miotła nie była zwalczona, to już to gdzieś mniej więcej było widać, było to widoczne i nie poprawiamy niczym. Jeżeli ma to zadziałać, to zadziała bez żadnej poprawki. No i też od razu lecimy to samo co w tamtym roku, czyli grzybówki. Tutaj mamy na tę jedynkę, na tę dwójkę, mamy również skracanie. Także taka fajna paczuszka od Basfu tutaj jest. Ale spokojnie, dla was też coś mam. Ja tak na szybkości, żeby ten vlog nie był za długi, odsyłam was do poprzedniego vloga Krzysia. Wtedy macie chyba 580 zł zwrotu na konto w gotówce. Tam gdzie utopił trochę case'a. 15 minutka, możecie sobie więcej posłuchać. Jak nie, to odsyłam was do linku, który znajduje się w opisie, do programu Benefito na stronie Basfu. Na szybkości, jeżeli robiliście zakupy, to macie naprawdę bardzo fajne zwroty, jeżeli to udokumentujecie. Na przykład taki Medax 10 kg bodajże i do tego duet na start 20, to macie aż 580 zł zwrotu. No co ja wam będę się tutaj rozprzęglał. Wystarczy, że wejdziecie sobie i zobaczycie. Może akurat, żeście coś kupili, albo będziecie chcieli właśnie kupić, to będziecie mogli z tych promocji skorzystać, bo jest ich naprawdę wiele różnych. Jak do tego doszło? Nie wiem. Na żniwa jak przyjadę, to przemaluję. Po prostu nie wiem. Tata chciał to przemalować, przemalował, ale mnie to się w ogóle nie podobało. No i kurde, siuntkę bym wyprowadził, bo by ładnie to wyglądało. Dzisiaj taka pogoda, taki kat akurat by sobie już popatrzyła na taką piękną pogodę. Ale ten... łopuna pier... nie będę mówił jak i powietrze zeszło tego. No dyntka, prawdopodobnie dyntka, albo na jakiego gwoździa najecha, nie wiem. Siuntkę, łopryski, wszystko zostawiam w spokoju. No i gdyby pewnie siuntka była na chodzie, to byśmy sobie ten nowy nabytek wyprowadzili, żeby pięknie go uokamerować w słońcu, ale no są święta, niech to będzie na spokojnie. Siuntka niech sobie stoi, pokażę wam tylko taką malutką zapowiedź. A tak już konkretnie, to sobie nagramy w żniwa. Ty, co to?
A co to, to? No pod plandeką, no przecież kurwa, żeby się nie porysowało, no nowy nabytek trzeba pod prześcieradłem trzymać. No tak, kupiliśmy prasę. O, na cholerę wam prasa, przecież wyprasuje ta tylko ze 3 hektary, tyle tych belków lepiej byście zrobili okrągłe, tyle męczarni, kto już teraz robi snop? Powiem wam tak, mamy tą górę, mamy tą naszą stodołę, do tego zrzucasz sobie 2-3 beleczki, zawsze są suche. Łatwiej rozwinąć, nie musisz mieć dużego placu. A teraz tak, do okrągłych trzeba byłoby zrobić zadaszenie z tyłu, tam gdzie jest płyta obornikowa, więcej pierdzielenia, bo to trzeba byłoby 60 odpalić, żeby sebelkę przyciągnąć, no różnie to by bywało. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, nie trzeba się znów nikogo prosić. Ostatnie lata były takie, że kurde, nie wiadomo było, ile tego naprasować. Na 2-3 razy później było ogarniane, bo tak, my sprasowali, było za mało. Później za parę dni trzeba było jeszcze wałki kolejne zrobić, doprasować. I wtedy można powiedzieć, że żniwa były zakończone. To już najczęściej bywało tak, że nas już nie było i tata musiał sobie sam z tym podziałać. A teraz pięknie, zrobimy sobie żniwa, jest chwila wolnego, wczepiam się w prasę, naprasuję sobie mniej więcej tyle, ile będę uważał. Najlepiej to takie 2-3 przyczepki, nawet nie musi być, że przyjedzie, naprasuje nagle 2-3 tysiące belek i to trzeba wszystko zwozić. Tylko naprasuję sobie na tyle, ile będziemy w stanie danego dnia zwieść i sobie to będziemy na spokojnie zwozić. Oj, pewnie kolejny, czemu nie Sipma, no czemu? No bo Sipma, no Sipma jak Sipma, a czemu nie inna prasa? My se wzięli Fachra HD 400 i zobaczymy, jak se będzie radził. No i przy okazji ten Sipma no swoje kosztuje, a za to daliśmy naprawdę fajne pieniądze, więc myślę, że kilka żniwi się na pewno to zwróci. Jak zresztą większość rzeczy, które kupiliśmy w tym gospodarstwie. Dobra, także prasie dajmy spokój, ogramy sobie ją pięknie, jak zostanie już wyprowadzona na żniwa. A, no i co najważniejsze w tym roku, to to, że już ta Sipma zaczęła się spłacać. A przecież to jak to tak? My ją kupiliśmy, bo bodajże wrzesień, październik, coś takiego. To przecież kurwa, co wyprasowali, jak przecież nic nie było do prasowania. A no już wam idę pokazać. Pamiętacie też, jak ostatnie lata byłem niezadowolony z tego, jak u nas belki wyglądały, czyli w sensie ten, to przyjeżdżał nam prasować, no nie zawsze wychodziło, bo jednego roku upier takie, że nie mogli mi ich kuźwa wrzucać i widły się gnum, a kolejnego roku to były tak, że kuźwa nie dało się po tym chodzić i układać tego na przyczepie. Tak właśnie pięknie wygląda belka po tej prasie Fachra. Tata mówi, że jak ją raz ustawili, to kuźwa wideł nie szło bić. Takie miała fajne zbicie. No dobra, ale nadal nie wiecie, kiedy my to prasowali. A to się tak okazało, że jednak tej słomy wyszło za mało, bo się okazało, że trochę więcej świń przytrzymamy, bo są fajne pieniążki. Więc jak się więcej świń przytrzymało, no to też trzeba było więcej ścielić i gdzieś powoli zaczynało już tej słomy brakować. A się okazało, że tutaj w okolicy niedaleko chłop chciał se posprzątać stodołę, a miał słomę luzem. I dla niego najważniejsze byle tylko, by ktoś coś zabrał. Na początku tata myśli, bo dobra, może luzem to powozimy, ale to będzie kilka przyczep i weź to wieś, przecież to kuźwa wszystko pospada. I jeszcze jakby była samozbierająca, to faktycznie dałoby to radę. Także co, tata długo nie myślał, zapiął prasę, wziął przyczepę, rozłożyli to w stodole i zaczęli prasować. Także już gdzieś fajnie, bo nie musieliśmy czekać tego prawie roku, aby się przekonać, czy ta prasa będzie nam potrzebna i czy naprawdę dobrze prasuje. A kupiliśmy ją od gospodarza, który gdzieś tam trzyma sobie krówki. No ale właśnie już był ten taki moment, że jednak tych kostek trzeba robić bardzo dużo, a w ostatnich latach nie ma w ogóle ludzi do pracy, żeby takie kostki, a no 500 plus, nie 500, teraz wszyscy wolą siedzieć w domu i pieniążki od rządu dostawać. Także no nie było ludzi do wożenia, go to wkurzało i po prostu musiał sobie zakupić prasę do okrągłych, ogarnąć tura i zacząć robić normalne okrągłe belki. Dlatego też ja bardzo się cieszyłem, gdy dowiedziałem się, że kupujemy prasę na spółę, więc ja mówię, dobra, mi to jak na lato, bo przy okazji jeszcze, oczywiście dla widza będzie content, będą fajne vlogi. Ja se z miłą chęcią poprasuję i teraz zobaczcie, tak szczerze, my już się nikogo o nic prosić nie musimy. Tylko jak jakieś wapno, może coś w tym stylu, no to wtedy by się przydało, ale to i tak tak jak widzieliście, dał sam radę i myślę, że to jest jakiś temat, który gdzieś tam w przyszłości też będzie szło naprawdę rozwiązać. Ależ tu teraz krzaki powycinali, to się tak opustka zrobiła, tu już też widzę, tata ma posiane. O, a tu kury mają sobie imprezę zrobioną w maszynach, jak to zawsze bywało. No, także chyba przyznacie mi rację, że ta prasa w naszym gospodarstwie, no, była po prostu potrzebna. Siema, rozrzutnik. Dzień dobry, kuri. Idę dla was na pole, zobaczycie sobie, jak zboże wygląda. Tutaj tata miał siane. Po świętach będzie teraz 2 tygodnie. Ale wiecie, pogoda była jeszcze taka sobie trochę w kratkę, bo jakby nie patrzeć, to może i za dnia było te 10 stopni, ale w nocy potrafiło przymrozkiem walnąć, także dobrze, że jeszcze to nie wyszło. Dzisiaj mamy drugi dzień takiego ciepła, że jest 15-16 stopni, burze jakieś nadają, więc zobaczymy, co to z tego dzisiaj wyjdzie, ale naprawdę pogoda jest dzisiaj przepiękna i na pewno ta wegetacja ruszy teraz moment. Tu sobie pięknie woda stoi, ale przynajmniej jest rów, w którym ta woda sobie stoi, a nie pol. Wiadomo, trochę poprzecznie
zamoknięty, ale jakoś daje radę. No ale niestety tu już tak kolorowo kolejny rok nie jest. Mieli przyjechać pogłębić i jak się człowiek sam za coś nie weźmie, no to panik tego innej chyba nie zrobi. Dlatego też prawdopodobnie zrobimy tak, że wyjebiemy tutaj już konkretny rów. Taki, nie wąski jak tu, tylko już przynajmniej gdzieś dotąd. Trudno, niech już zabierze to trochę pola, ale ta woda będzie w rowie niż na polu. I ta ziemia, która zostanie na podwyższenie stanu tego pola. Bo chyba z tego, co się orientuję, jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. Aż chętnie sobie nawet też na ten temat posłucham gdzieś. O, proszę bardzo. Nawet już jakieś, kurwa, życie tutaj się nawiązało. Krystyna Czubówna. Samiec idący do wodopoju. Nie no, żartuję. Więc możecie mnie w komentarzach gdzieś poprawić. No nie można chyba tej merytoracji całej. Boże, teraz mi z głowy to wyszło. Tych sączków, tego wiecie, o co chodzi, nie? Już teraz mi się porypało. Dobra, cicho tam. Nie można doprowadzić chyba do rowu. Musi być do swojego zbiornika, a żeby swój zbiornik wodny teraz wykopać staw, pozwolenia, nie pozwolenia. No i też ile pola, nie? No to także, no tutaj jajca, nie miłosierdzia. W szoku jestem, bo zobaczcie, nie wiem, czy 4 lata do tyłu nie było tego problemu. Nie wiem, czy takie susze były, czy teraz te roki mokre. Chodzi tak, są takie momenty, że wszędzie jest susza, a tu i tak woda stoi. Więc no, kiedyś było git, a od 2-3 lat jest już tragedia. I tu jest posiane to samo, co koło domu, czyli gdzieś tam mieszanka jakaś taka typowo paszówka dla nas. Tu mamy te pszenice wszystkie, jak pamiętacie vloga wtedy z jesieni, tak jest. To żeśmy sobie cykali tutaj pięknie vloga z siewów pszenic, tu była chyba euforia, tu była ta włościasta, ogólnie HRS strzelce. Najlepsze jest gdzieś tym wszystkim to, że wiecie, fajnie, że teraz jest, są takie czasy, że już człowiek ma te zdjęcia, to wszystko i tata gdzieś sprawdzał, jak były robione grzybówki, jak tam były pierwsze zabiegi na zboża. 28, końcówka kwietnia, tak? Mamy teraz, my jesteśmy teraz na początku, w połowie prawie kwietnia, ale na końcówkę kwietnia tamtego roku te zboża wyglądały 2 razy gorzej niż teraz. Naprawdę jest efekt wow. Wapno wapnem, ono zacznie działać gdzieś tam dopiero za 2-3 lata. Nawozy i wszystko, sami dobrze wiecie jak jest. Choć na start było to, że tata początek marca właśnie z pierwszą dawką azotu wjechał i faktycznie to gdzieś bardzo dźwignęło, bo zboże nie czekało na azot, tylko od razu gdzieś był ten mocny start. I powiem wam, że jak naprawdę na tą wiosnę, to nie wygląda tu źle. Tu są zawsze momenty najgorsze. Przepaleniska, place, mało kiedy coś rośnie. Teraz, jak widzimy, nie jest źle. No dla mnie mimo wszystko i tak to jest zasiane za gęsto. Ale powiem wam, są też tego wszystkiego plusy. Jak plusami było kiedyś te moje sypanie nawozu pod korzeń, gdzieś tam rodzice za tym nie byli, później nagle się okazało, że warto. I właśnie, Krzysiu, gdy sieliśmy sobie agromaszem, zasieliśmy mniej. O, zając. No tak, Wielkanoc w końcu. Gdzie masz jajka? Zasieliśmy sobie chyba 180, już teraz nie pamiętam, trzeba byłoby wrzucić do woga. U mnie zawsze jest tak siane 2,30, 2,50, w zależności jakim zbożem. Kurde, boję się trochę o wiatr, mam nadzieję, że tu nic się złego nie wydarzy i będzie mnie dobrze słuchać. I nagle rodzice, kurde, to zasiane rzadziej jest gęściejsze niż to nasze i czym? No odpowiadać wam chyba nie muszę, ale bardzo się na pewno z tego cieszę, że z roku na rok, ja nie mówię, że tu będzie po 10 ton, ale żeby to chociaż, wiecie, miało ręce i nogi, żeby jako tako to wyglądało. Zobaczcie sobie sami, mega się rozkrzewiło. No nie widać rządków, nie widać rządków. Wtedy jak tata pokazała mi zdjęcia z tamtego roku, to normalnie jeszcze na koniec kwietnia rządki było widać wszędzie. Tu jest pięknie zarośnięte. I tak mówię, jeszcze te 10-15 kilo jakbyśmy rzadziej zasiali, to już w ogóle była petarda. Nie szło nam mówić, ale ja już się nie wtrącam. Ważne, że chociaż się udało zasiać mniej niż ich i pokazać, czy warto, czy też nie. Ale wiadomo, tutaj prawdopodobnie największą robotę zrobił siewnik. No i kuźwa właśnie a propos siewnika. To jest kolejna rzecz w gospodarstwie, która by nam się troszkę lepsza przydała. Teraz siewnik talerzowy, no kurde, nie ma co ukrywać, to jest minimum 30 koła. Jakaś używka 15. Szukam siewnika, najlepiej talerzowy. Nawet 2,5 metra, może, no znaczy nawet. No 2,5 metra to minimum, tak? I też fajnie jakby był z zasypem. Oddzielnym jeszcze na nawóz, czyli z podsiewaczem. Znalazłem takowy siewnik. Na razie wam nie będę zdradzał, bo sobie go prześledzić muszę troszeczkę głębiej i zobaczymy, czy to będzie miało ręce i nogi, ale co, jakieś znaki szczególne, które mogę wam powiedzieć? 2,5 metra, talerzowy, rydlice z podsiewaczem z przodu do nawozu i nie zawieszany, tylko ciągany. Także może ktoś już takiego wcześniej widział albo wie, o jaki chodzi. Także ja czekam, może jesteście coś w stanie polecić z własnej praktyki w gospodarstwie, na co warto by było popatrzeć, bo nie ukrywam, no ten nasz poznaniak, no to już by się przydało dawno, dawno zmienić. Wiotrok widać. O,
a się dzisiaj nie kręci, a wczoraj to chciał powietrze urwać, mury poprzecinał wszystkie, nie? No jest gigant po prostu. Kurde, no ja... Morda mi się cieszy, nie? Powiem wam tyle. Morda mi się cieszy, bo dawno tak ładnie na wiosnę to wszystko nie wyglądało. Także patrzeć na to wszystko, bo na razie w ogóle nie ma zalążka ani chwastów, ani właśnie tej mioty, bo ona jest taka cieniutka. Już ją na wiosnę gdzieś czasami było widać. Tutaj na razie jest czyściutko, także pontons, działaj mocno. No i co kochani, ja się z wami dzisiaj będę żegnał. Taki szybki vlogas, fajnie dużo informacji, myślę, że gdzieś tam było, bo też bardzo prosiliście, kiedy w końcu jakiś vlog u mnie. No niestety z pola się nie udało, ale ja się cieszę, że już tata ma wszystko porobione, że jest wszystko ogarnięte i teraz typowo zostały jeszcze tylko i wyłącznie opryski. No i później widzimy się pięknie na żniwa. Powiem wam tak, te bluzy to mogłyby być niczym polary. Naprawdę, gramatura 340, jeżeli taką fajną bluzę byście sobie mordeczki chcieli zakupić, nie tylko w takim kolorze, ale i w wielu innych, albo jaką koszuleczkę, bryloczek i wiele, wiele więcej, to bardzo serdecznie już was zapraszam na sklep mst.pl. Link będziecie mieli w opisie, ruszamy dopiero z tym sklepem, jak się wszystko rozkręci, to naprawdę będzie dużo, będą polary, będzie dużo akcesoriów takich potrzebnych w gospodarstwie gdzieś tam, tak wiesz, jako rolnik typowo jedzie sobie na pole, to co, jakich tam rzeczy potrzebuje. Możecie jeszcze kilka ciekawych pomysłów dać na MST Shots. Bardzo serdecznie też na ten kanał zapraszam, może wielu z was nie wie, jak nie macie czasu oglądać na przykład jakichś tam vlogów czy filmików z farminga, tam macie najlepsze momenty wrzucane właśnie na ten kanał, także MST Shot, subskrybujcie i zostawiajcie łapki w górę. Czasem dopiero się rozkręcamy, na razie są bluzy, chyba wyjeżdżają koszulki teraz na dniach, albo już są nawet na sklepie i biały ogarnia jeszcze wiele, wiele innych deali, tak żeby jak najszybciej to wszystko zaczęło funkcjonować, żebyście mogli sobie fajne paczuszki porobić, no bo nie ukrywajmy, tamte ciuchy, które były na kapselu, to były po prostu takie, bo ktoś chciał mieć pamiątkę, jakiś prezent, coś tego, ale to się nie nadaje, to założyć 2-3 razy i dziękuję, dobranoc. Tutaj no trzeba trochę więcej zabulić za to, no ale powiem wam tak, no to jest tak gruby materiał, nie, że targi żeśmy w nich przechodzili, było za ciepło i ja dzisiaj tu teraz jestem prawie mokry, tyle mogę wam tylko powiedzieć, a to jest 15 stopni, więc taka bluza w gospodarstwie, spoko na takie właśnie jeszcze niepewne pogody. Także to ja wam dziękuję, do kolejnego vloga i na razie mordeczki, trzymajcie się, cześć!